Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Jacek Piekiełko Niewidoczni Czyta Mariusz Kropoliński Polana to z pomiędzy drzew Przyjęła mnie w szorstkości swe Bym zaległ był, jestestwem wnikł W kolejnych wielkich rzeczy bieg Piotr Rogucki Łąka 1 List drugi Czuję się, jakby moje ciało owinięto, w wilgotne prześcieradło, paruje. Z dnia na dzień skóra zaczynają porastać gęste lasy równikowe. Żyły pompują błotnistą szarą maź. Paprocie, drzewa kamforowe, palmy, wrastają we mnie korzeniami, pijąc zachłannie to, co się teraz we mnie skrapla. Tęsknota za tobą. Agnieszka Gałąska Listy z Japonii. Prolog. Mężczyzna czuje jak wielki ciężar spada mu z serca. Ma wrażenie, jakby unosił się nad ziemią. Ten dzień zapamięta do końca życia. To początek i koniec Alfa i Omega. Powiedzenie demonom Stop wyjście z tej chorej sytuacji i równocześnie niepewność każdej następnej chwili. Wiesz co teraz maszę zrobić? Z ciemności dobiega niski głos. Tak, odpowiada, czując jak krople potu ściekają mu po skroniach. W powietrzu unosi się odór jego nieświeżego oddechu, ograniczany jedynie przez przeźroczystą folię umieszczoną na drewnianej kratce. Wstydzi się z tego powodu. Może nawet bardziej niż występku, którego się dopuścił. Bóg nagradza odważnych, słyszy jeszcze. Następnie zapada niezmącona żadnym dźwiękiem cisza. Tego chyba najbardziej potrzebował: ciszy w swojej głowie, braku natarczywych myśli. Wychodzi na zewnątrz. Stare latarnie emitują zaledwie poświatę żółtego światła. Mocny wiatr rozsiewa ziąb październikowego wieczoru. Nie jest jednak w stanie przegonić cząsteczek smogu zalegających w powietrzu. Mężczyzna idzie wolno. Powłóczy nogami. Starając się odwlec w czasie realizację postanowienia, które uczynił. Czuje się przegrany, ale nie z powodu ostatniego czynu, którego się dopuścił. Lecz ogólnie takie miał życie, ciągle na bakier z prawem. Teraz zawładnęła nim ogromna ulga. Odkąd powziął tę decyzję, po raz pierwszy od dłuższego czasu udało mu się przespać całą noc. Nie budził się z koszulką mokrą od potu, nie krzyczał przez sen, nie wstawał z łóżka, by tempo wpatrywać się w bezbrzeżną ciemność spowijającą wiekowe osiedla, na którym mieszkał. Rodzina jakoś sobie z tym poradzi. Musi wziąć się w garść. To niepieprzony serial, w którym porządny obywatel, nauczyciel chemii, zaczyna pichcić metę, by zdobyć pieniądze dla swojej rodziny. Mężczyzna próbuje tłumaczyć sobie, że pośrednio też chciał poprawić byt bliskich. Zaraz jednak odpycha od siebie wszelkie usprawiedliwienia. Zrobiłeś to z bezwzględnego strachu, z synu. Słyszę własne myśli. Obawię się, że jego dzieci i żonę będą wytykać palcami. Zostaną na zawsze naznaczeni. To, co zrobił, stanie się piętnem, dożywotnim brzemieniem, które będą musieli nosić. Czy mu wybaczą? Idąc dalej, patrzę na odpadający tynk budynków, upstrzone od grafiti mury i walające się wzdłuż ulicy śmieci. To miasto jest okropne. Nie ma pojęcia... Jak mógł spędzić w nim większość życia, wszędzie pełno bezpańskich psów i ich odchodów. Jeden wielki szalet, którego więcej nie będzie musiał oglądać, i to jest jedyna pozytywna wiadomość związana z jego przyszłością. Naraz dopada go potężne drżenie rąk. Spogląda przed siebie na zachodzącą poza budynki ulicę, ale widzi coś całkiem innego. Palce zaciskające się na miękkiej szyi, która poprzez błyskawiczne, silne ukrwienie staje się twarda jak skała. Język ofiary, wysunięty pomiędzy wargami, to ostatnia próba złapania oddechu. Wytrzeszczone oczy wyrażają niezrozumienie, żal i jednocześnie nienawiść. To spojrzenie wraca w każdym koszmarze. Przez sekundę rozważa, czy nie zwolnić ucisku, nie przekraczać granicy, za której nie będzie już powrotu. Wtedy uświadamia sobie, że nie może się wycofać, że zrobił jeden krok za daleko. Po tym wszystkim nie podadzą sobie dłoni, nie przeproszą i nie odejdą każdy we własnym kierunku. Są jak wypuszczone z klatek wygłodniałe zwierzęta. Na koniec czuje satysfakcję. Dawno nie łamał karków, a jeśli już, to on wydawał wyroki i nie tykał się brudnej roboty, może tylko czasami. Cel jego podróży jest tuż za rogiem. Nigdy wcześniej nie był w tym miejscu. Może raz, wiele lat temu, gdy doszło do bójki podczas wesela brata. Nic z tego jednak nie pamiętał. Alkohol, wszystkie wydarzenia wymazał z pamięci. Teraz czuje wielkie pragnienie. Trzęsie się cały. Jego ciało skręca się z nerwów, które ukoić może tylko solidna dawka czystej wódki. Jak na zawołanie, po prawej stronie chodnika lśni neon żabki, ostatniego bastionu walki z prohibicją. Od razu kieruje się do lady, za którą znudzona kasjerka ostentacyjnie żuje gumę. Małpkę czystej. Rzuca mężczyzna, rozglądając się wokół. W sklepie grupka osiemnastolatków hałaśliwie zastanawia się nad wyborem piwa. — Z lodówki? — pyta ekspedientka, jakby mężczyzna miał wypisane na twarzy, że opróżni zawartość buteleczki jak najszybciej. — Obojętnie. Dostaje ciepłą wódkę. — Jedenaście pięćdziesiąt. Mężczyzna drżącą dłonią sięga najpierw po buteleczkę, zdejmuje zakrętkę i przychyla czystą do gardła, wypijając ją jednym haustem. Kobieta kładzie dłoń na ukryty przycisk, wzywający ochronę, mając przeczucie, że klient nie ureguluje rachunku. Młodzież milknie, oglądając patostream na żywo. — Ty, patrz! Ja pierdolę! — mówi jeden z chłopaków. Mężczyzna spogląda na jego irytujący uśmieszek, po czym przenosi wzrok na kasierkę, zapewniając. Zaraz zapłacę. Ale cię przysrało, żulu! Ten sam chłopak szczerzy zęby. Ma szeroką bluzę z napisem prosto i grafitowe joggery kończące się nad białymi eisiksami. I co się gapisz, pało? Mężczyzna wciąga głęboko powietrze. Próbuje się uspokoić, ale w środku całe jest ogniem. Granatem z wyciągniętą zawleczką. Słyszy kolejne śmiechy i wezwiska, do których dołączają się koledzy chłopaka. Już wie, że może wszystko załatwić tutaj, przy okazji. Zaoszczędzi sobie czasu. Wolnym krokiem kieruje się w stronę grupy. Ekspedientka już wie, co się święci. Proszę opuścić sklep. Wynocha. Rzuca jeszcze, ale nikt jej nie słyszy. Chłopaczek ze szklistymi oczami dodaje. Co, Żulku? Chcesz fajkę? Wyciąga paczkę w kierunku mężczyzny. Dwa się wzięły, co? Wybucha śmiechem mężczyzna wbija się w jego krocze podeszwą buta cała grupa oprócz poszkodowanego który zwija się z bólu na podłodze cofa się mężczyzna przeciąga ręką po ladzie rozsypując jej zawartość pudełka ciastek lądują na głowie zaatakowanego ty dziadek powaliło cię mówi jeden z chłopaków mężczyzna rzuca się na leżącego chwyta go za włosy i zaczyna uderzać jego potylicę o brudne płytki Wtedy reszta doskakuje do napastnika, starając się go odciągnąć od bezbronnego kolegi. Po długotrwającej szarpaninie do środka wpada dwóch policjantów. Ten menel się na nich rzucił! piszczy kasierka. Wszystko dzieje się błyskawicznie. Policjanci odciągają mężczyznę, przewracając go na brzuch, dociskając kolanami plecy. Wykręcają ręce, które skuwają z tyłu. Leż! — krzyczą, gdy mężczyzna, mimo obezwładnienia, próbuje się szamotać. Podnoszą go z podłogi. Co się tutaj wydarzyło? pyta jeden z funkcjonariuszy. Każdy z grupy próbuje coś powiedzieć. Spokój, po kolei, rozkazuje policjant, odwracając się w stronę kasierki. Jak było? Nie zapłacił za alkohol i zaatakował tego chłopaka, zeznaje dziewczyna wyświadczając przysługę klientom. Panie władzo, ten gość jest jebnięty, wybił mi zęba. Chłopak spluwa na podłogę. Dobra, bierz go do radiowozu. Wyciągajcie dowody osobiste. – Tak było? – pyta drugi policjant. – Dlaczego go zaatakowałeś? Mężczyzna podnosi głowę. Jest wyższy od wszystkich. Uśmiecha się, odsłaniając nierówne zęby. – To tylko niewinna sprawa, panie władzo – wyjaśnia. – Nieporozumienie. Lekki wpierdol. – Tak, w taki sposób rozwiązujesz problemy. – Nie, zwykle załatwiam to w bardziej zdecydowany sposób. – Mamy żartownisia. Pogadamy na komendzie. Robiłem gorsze rzeczy. Na moment zapada cisza. Wszyscy spoglądają na mężczyznę, wyczuwając, że ma coś ważnego do powiedzenia. Brzmi poważnie, a to, co mówi, sprawia, że zgromadzeni w sklepie zamierają. Możesz mnie aresztować, ale za coś innego. Słucham? Ja zabiłem człowieka. Ręce drżą mu z przerażenia. Nigdy wcześniej nie znajdował się w sytuacji podbramkowej. Wiem, że to chwilowy stan i zaraz odzyska spokój ducha. Wciąż ma przewagę nad śledczymi. Pomimo poważnych komplikacji wyprzedza ich o krok. Wypadek pokrzyżował cały jego misterny plan. Nalot na starą hutę również sprawił, że musi przenieść się w inne miejsce. Ma nadzieję, że policjanci skupią się na zatrzymanym, który wymieniał w sieci nielegalne treści pornograficzne. Był blisko, na terenie chuty, a on wiedział o jego istnieniu i niecnym procederze. Zastanawiał się, czy z jego powodu nie będzie miał problemów, ale przewidział podobny scenariusz. Teraz czyny tego człowieka są parasolem ochronnym dla jego działalności. Nie spodziewał się jednak, że organy ścigania pójdą tropem diamentów pamięci. Uznawał to za bezpieczny proceder i wiele się nauczył z tej idei, którą jednak udoskonalił. Poszedł znacznie dalej. Tyle, że za dużo złego nagromadziło się na jednym metrze kwadratowym ma tylko nadzieję, że tak szybko nie znajdą laboratorium. Do tego czasu uda mu się przygotować cały proces. Miejsce powrotu czy też dla innych wiecznego zapomnienia już ma. Czasami odwiedza, by przyjrzeć się efektom dotychczasowej pracy. Napełnia go pozytywnymi myślami. Czuje się wtedy umocniony. Nabiera sił, by skończyć opus magnum. Będzie o nim głośno. Oj tak. Do zakładu karnego, w którym najprawdopodobniej się znajdzie, przybywać będą pielgrzymki ciekawskich dziennikarzy empatycznych świrów i wyznawców idei którą zapłodni umysły najbardziej parszywych istot chodzących po tej ziemi Ted Bundy, Kuba Rozpruwacz, Wampir Zagłębia, Rzeźnik z Rostowa, Jeffrey Dahmer, Otis Toul, Henry Lee Lucas, Bravik zamierza wkrótce dołączyć do tej galerii sław jednak wierzy że nie zasłuży na pogardę Wręcz przeciwnie, niektórzy docenią sposób, w jaki działa, a jego modus operandi trafi do podręczników kryminalistyki. Niedawno przeczytał książkę o seryjnych mordercach i doszedł do konkluzji, że większość motywacji do zbrodni ma źródło w zaburzeniach seksualnych. Zło staje się dziedziczne, jest wypadkową pedagogiki oraz kompulsją, determinowaną przez dotychczasowe otoczenie i relacje. Zapisał takie zdanie w notatniku. Utożsamiał się z poznawanymi teoriami, niemniej jednak stronił od wiwisekcji własnego umysłu, a na pewno odżegnywał się od wypaczonych zachowań seksualnych. Teraz jednak spogląda na śpiącą na boku Sylwię. Dostrzega bliznę po usunięciu pary żeber, ale spostrzega też, jak zmieniła się jej sylwetka. Po operacji z dziewczyny zamieniła się w kobietę. Ta metamorfoza sprawia, że on nie widzi już ograniczeń, by. Czuje suchość w gardle i jednocześnie obrzydzenie do siebie. Próbuje skupić się na czymś innym. Rządza jej ciała sprawia, że upodabnia się do tych zwierząt, o których pisze cały świat. On tak nie chce. Jeszcze musi zaczekać. Skoro był cierpliwy tak długo, sam wybierze odpowiedni moment. Obiecał sobie, że nie będzie czerpał z tego satysfakcji. Ten czyn mają zbrukać, a poprzez to dotknąć do żywego jej ojca dlatego też przeprowadził operację nie mógł zrobić tego z dzieckiem a widział w niej dziecko teraz zaś jawi mu się jako kobieta bardzo ponętna skazana na jego łaskę przykrywa sylwię starannie kołdrą po czym nachyla się by sprawdzić jej cichy oddech przesuwa dłonią po jej włosach gładząc je jak pieska liczył że po nieszczęśliwym wypadku dziewczyna utraci pamięć wtedy wszystko byłoby zdecydowanie łatwiejsze w zepsutym planie ta jedna rzecz mogła niespodziewanie wyprostować inne. Stało się jednak inaczej, ale dzięki temu znowu są razem i mogą kontynuować proces. Zostawia ją samą i wychodzi. Rozmyśla, czy nie popełnił błędu z ostatnim ciałem, ale trzeba było uciszyć klapacza. Paplał na prawo i lewo. On z kolei nie mógł się po prostu oprzeć. Zadziałał instynkt, a o następstwa musi martwić się teraz. Niestety trafił na otyłą osobę. To z kolei rodzi dodatkowe problemy, zwłaszcza z mydłem amoniakalnym, czyli tak zwanym trupim tłuszczem. Jeśli ciało człowieka zawiera sporo tłuszczów, proces rozkładu zostaje zdecydowanie spowolniony. Na to sobie pozwolić nie może. Ma swoje sposoby, ale zmydlenie tłuszczów zaburza standardową pracę. Należy je wytrącić wcześniej, w specjalnie przygotowanych warunkach, z odpowiednio utrzymanym poziomem wilgoci. Naciąga gumowe rękawiczki, zakłada fartuch i maskę tlenową. Chwyta za skalpel i przygląda się żółto-brunatnej mazi wydobywającej się spod rozciętej skóry brzucha otyłego mężczyzny spoczywającego na stole. Saponifikacja to proces, który utrwala. Nie na tym mu zależy. Jednak trzeba pozbyć się rzeczy trwałej, by rozpocząć dekompozycję. Spogląda na skafandrę leżący na żółtej folii termoizolacyjnej. Będzie miał sporo pracy. Część pierwsza. Marcelina spogląda nerwowo na smartfon. Dziesiąta trzydzieści. Arek miał pojawić się w Starbucksie dziesięć minut temu. Tak ustalili. W zasadzie to był jej pomysł. Spodziewała się komplikacji, dlatego wolała zostawić sobie awaryjne półtorej godziny, by zażegnać potencjalne problemy. Okazało się, że jej przezorność była na najwyższym poziomie. Ponownie wybiera numer do arka, ale bezskutecznie. Mogła się tego spodziewać. Zamierzała wspólnie wypić kawę, spokojnie porozmawiać. Godzina i dwadzieścia pięć minut do rozmowy komisyjnej arka lubosza z przełożonymi, dzięki której ma szansę wrócić do służby. Niech to szlak! Marcelina wsiada do samochodu, odpala silnik i rusza z piskiem opon. Jeśli światła na skrzyżowaniach okażą się dla niej łaskawe, powinna zjawić się przed domem spokojnej starości za kwadrans z lekkim poślizgiem. Po drodze łamie kilka przepisów, ale Janosik nie mówi nic o kontroli prędkości. Dlaczego w ogóle pomaga arkowi? Dlaczego po prostu nie odpuści? Temat jest zbyt poważny, zwłaszcza po tym, co się stało ponad miesiąc temu, gdy Sylwię, córkę Lubosza, uprowadzono za szpitala. Ktoś zrobił to po to, by zamknąć jej usta. Marcela nadal wierzy, że dziewczyna żyje. Gdyby było inaczej, oprawca mógłby pozbyć się Sylwii już w szpitalu. Przedstawiona dedukcja jest spójna. Powtarzała ją Luboszowi po stokroć, póki jeszcze słuchał. Niestety później całkowicie się wyłączył. Zamknął na otaczający świat, jak trzy lata temu, gdy jego córka zaginęła po raz pierwszy. Tego dowiedziała się od Marka, komisarza i przyjaciela Lubosza. Opowiadał niezbyt wylewnie, co działo się w tamtym czasie z Arkiem. Jak pogrążył się w rozpaczy i próbował odebrać sobie życie, bała się jego reakcji po ostatnich wydarzeniach. Arek lubosz, tykająca bomba. Nie zna żadnej innej osoby, którą los tak okrutnie doświadczył człowieka samotnego, nieakceptującego siebie i rzeczywistości naokoło. Musi mu pomóc. Chce tego. A najbardziej pragnie rozwiązać całą sprawę. Zwłaszcza, że ze wszystkich poszlak, w których posiadanie weszła, wynika, że to właśnie luboż może być w wielkim niebezpieczeństwie. Parkuje samochód wzdłuż krawężnika. Przechodzi przez bramkę, która uderza z o futrynę. Jeden z mieszkańców ośrodka, sympatyczny staruszek, pozdrawia ją wysyłając dłonią całusa. Chciałaby zagadać, ale zamiast słów z jego ust wypływa obfita ślina. Marcela schodzi po pięciu stopniach i próbuje dostać się do sutereny. Niestety drzwi są zamknięte, a usilne walenie pięścią w ich front nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Arek powinien być w mieszkaniu, ponieważ na ulicy dziennikarka dostrzega jego samochód. Jej obawy, że stało się coś złego, są coraz większe. Zawraca do ośrodka, gdzie spotyka portiera i mówi mu o swoich podejrzeniach. Starszy mężczyzna, dorabiający sobie na emeryturze, wzdycha tylko. Luboż! — Same z nim kłopoty. Wstaje z krzesła z haczyków, zdejmuje pęk kluczy i wychodzi z kanciapy. — Chodź, pani. Wejdziemy do niego awaryjnie. Schodzą boczną klatką schodową, służącą jako przejście na wypadek pożaru i już znajdują się przed białymi drzwiami. Przechodzą do korytarza, następnie kotłowni i magazynu, na którego końcu znajduje się wejście do pomieszczeń zamieszkanych przez Arka. Tu jest korytarzyk, który wcześniej połączony był z magazynem. Robię to wyłącznie dla pani. Mruga okiem do Marceli, po czym szuka odpowiedniego klucza. Otwiera drzwi, a za kolejnymi znajduje się pokój lubosza. Dziękuję, mówi Marcelina. O, wolałbym zaczekać. Marcela wchodzi do środka. Od razu w nozdrza uderza ją przykry zapach. Rozgląda się. Na stole walają się puste butelki po alkoholu. Na podłodze leży kilka puszek po piwie. Chryste! krzyczy kobieta, widząc lubosza. Leży nieprzytomny na łóżku. Na jego ustach i na poduszce widnieją zaschnięte wymiociny. W całym pomieszczeniu unosi się okropny fetor. Marcelina doskakuje do Lubosza, zaczyna go szarpać, próbuje ocucić. Zauważa przy tym, że mężczyzna oddycha. Jego klatka piersiowa gwałtownie się rozszerza przy każdym wdechu. Na szczęście zasnął leżąc na boku, co uratowało go przed zakrztuszeniem. Arek, obudź się! Portier stoi przy wejściu, ma otwarte usta i zmarszczone brwi. Chciałby pomóc, ale w krytycznej sytuacji wyraźnie nie wie, jak się zachować. Robi krok do przodu, zatrzymuje się. Każdy jego ruch wydaje się nieporadny. Marcelina nadal wybudza arka, który tylko mruczy coś niewyraźnie. Po chwili otwiera oczy i zaczyna kasłać. — Niechże mi pan pomoże, a nie stoi jak dupa wołowa. — Tak, tak, już idę — odpowiada posłusznie portier. Chwytają Lubosza pod ramię i stawiają na nogi. — Do łazienki — rozkazuje Marcelina. Lubosz jest ciężki i niemal nieprzytomny. Wydaje się, jakby ważył tonę. — Pod prysznic! — wpychają go pod prysznic, a Rek klęczy, opierając się rękoma o brodzik. — Uf, dzięki — może już pan iść, mówi Marcela. Na pewno poradzę sobie. Portier z nieskrywaną ulgą opuszcza łazienkę. Marcelina odkręca kurek z zimną wodą. Strumień leci wprost na kark mężczyzny, który zaczyna wybudzać się z odrętwienia. Luboż bełkocze, kaszle, krztusi się, po czym wypluwa resztki wymiocin. Marcela, robi wielkie oczy, przekrzywiając głowę na bok. Nic już lepiej nie mów. Krople wody spadają na jej bluzkę. Jest wściekła, głównie na siebie, że znalazła się w takiej sytuacji, a jednocześnie czuje satysfakcję, że może po prostu pomóc. — Marcelka, będziesz cała mokra — mamrocze Arek. Zdejmuje z niego koszulkę. — Weź prysznic. Tutaj masz ręcznik. Czekam na ciebie. Arek nieporadnie próbuje wstać z brodzika. Chwieje się. Odruchowo, z zamkniętymi oczami ustawia ciepłą wodę. Marcela otwiera uchylna okienka w pomieszczeniu, gdzie lubosz śpi, je, ogląda telewizję i egzystuje. Obrzuca wzrokiem cały pokój. Totalna nora gorzej niż w jakiejś melinie myśli zdegustowana. Wstrzymuje oddech, by powstrzymać nasilające się torsje. Gdy tylko spogląda na łóżko arka, ma ochotę zwymiotować. Znajduje jedyny czysty kubek, do którego wsypuje trzy kopiaste łyżeczki milonej kawy. Gotując wodę, Stoi tuż przy uchylonym oknie i łapie świeże powietrze. Po dziesięciu minutach w pokoju zjawia się Arek. Jest nagi, nie licząc przepasanych ręcznikiem bioder. Marcelina spogląda na jego sylwetkę. Jeszcze miesiąc temu, pod coraz większą warstwą tłuszczu, dostrzegalne były zarysy mięśni, które musiał rzeźbić na policyjnej siłowni. Teraz zdecydowanie się skowały. Pojawił się lekki brzuszek. A pod gęstą szczeciną włosów porastającą tors uwydatniły się piersi. Zdziwiła się, że w tak krótkim czasie można zaniedbać swoje ciało aż do tego stopnia. Lubosz chwiejnym krokiem podchodzi do szafy i chowa się za jednym ze skrzydeł drzwi, próbując się ubrać. Fajnie, że wpadłaś, mówi w końcu, wyłaniając się z ukrycia. Napij się kawy. Marcela podaje mu kubek, a on przyjmuje go drżącymi rękoma. — Chodź, wypijesz po drodze — oznajmia dziennikarka. — Co? — Zbieraj się, nie mamy czasu. — Czasu na co? — Za kilka minut masz spotkanie z komisją. — Ach, tak, to dzisiaj. — Bierz kurtkę i idziemy. — Myślę, że daruję sobie spotkanie z tymi skurwielami. — Arek, co ty pieprzysz? Jak się nie stawisz na to spotkanie, to mogą cię już nigdy nie przywrócić do służby. Walić to. Skąd będziesz miał pieniądze? Ostatnio dorabiam w magazynie. Tutaj, niedaleko. Fajna robota na kilka godzin w nocy. Starcza na najważniejsze potrzeby. Mówiąc to, kieruje wzrok na butelki po alkoholu. Błagam cię, chodź! Jak tam wejdę i tak nie mam szans. Powiesz, że jesteś chory. Nie masz nic do stracenia. Wypijesz kawę, zapalisz fajkę i dojdziesz do siebie. Nie. Zrób to dla siebie i dla Sylwii, lubosz zamiera. Marcelina uderzyła w czuły punkt. Myślisz, że nie próbuję? Tego nie powiedziałam. Nie muszę być na służbie, by prowadzić śledztwo. A teraz prowadzisz? Mam swoje przypuszczenia. I. I co? Myślę o tym całymi godzinami. Minął miesiąc, a policja nie ma nic, rozumiesz? Nie potrafią nawet ustalić miejsca pobytu tego jebanego detektywa. Nic. Zero. Nul. Mają gościa na kamerce. Od synka z wypadku też nic. Arek, pogadamy jeszcze o tym. Trzeba się tylko skupić i dojść do siebie. Marcelina kieruje się w stronę wyjścia. Błagalnym wzrokiem spogląda na Arka. Marcela... Myślisz, że Sylwia, łamie mu się głos. Czy ona wciąż żyje? Mogę tu zapalić? Pyta Lubosz, uchylając szybę w aucie. Pal, odpowiada Marcela. Nie zwraca na niego uwagi. Pilnie przygląda się wszystkiemu, co dzieje się na drodze. Gdy tylko może, pozostawia silnik na wysokich obrotach. A masz fajki? Zapomniałem zabrać. Jezus, są w torebce. Arek długo miesza w otchłani głębokiej torebki, niczym magik, próbujący wyjąć królika z kapelusza. Drżącymi rękami chwyta swoją nagrodę, wytrząsa z paczki cienkiego papierosa i zaciąga się łapczywie. Patrzy przez boczną szybę na mijane budynki, nadchodzącą wolnymi krokami jesienną szarugę za oknem. Dni stają się coraz krótsze, noce ciemniejsze. Holatuje wszelki optymizm niesiony przez słoneczne dni minionego lata. Mechanizm wydaje się zaplanowany. Jakby tu natura odpowiadała za podsumowanie ostatnich wydarzeń, zarówno w totalnie schrzanionym przez polską reprezentację mundialu, jak i w życiu Lubosza. Tak, zdecydowanie stwierdza, co chwilę zaciągając się szybko dogorywającym papierosem. To cholerna paralela. Ten mundial i zniknięcie Sylwii. Najpierw euforia. Nadzieja na zwycięstwo, potem gorycz, rozczarowanie i twarda rzeczywistość. Lubosz wielokrotnie przyznawał w duchu, że to właśnie on powinien opatentować wszystkie prawa Marwiego. Czasami miał też wrażenie, że opowieść o Hiobie jest jego biografią. Ktoś kiedyś spisał tę uniwersalną tragedię, która powtarza się ciągle na nowo. Marek, przyjaciel. To, co zrobił razem z Eweliną, stało się gwoździem do trumny. Najbliższe znane mu osoby snuły własną historię ze strachu przed konsekwencjami. Markowi zdołał wybaczyć, kto jak kto, ale Arek wie doskonale, że każdy popełnia błędy. Marek działał w dobrej wierze, chciał pomóc Ewelinie w relacjach z córką i w najczarniejszych snach nie mógł przewidzieć, jaki może być finał jego udziału w terapii wymyślonej przez Ewelinę. Gdy Lubosz o tym myśli, czuje jakby do zaciśniętych pięści zamiast krwi napływała płynna, rozżarzona lawa. Może wtedy niszczyć wszystko, co stanie mu na drodze. Znowu potrzebuje pomocy specjalisty. Wie o tym, ale nie ma siły i nie chce zamknąć się w ośrodku leczenia policjantów, ponieważ wszystko, co do tej pory wypracował, ległoby w gruzach. Już nigdy nie odzyskałby dawnej pracy. Znowu skończyłoby się na samotnie spędzanych dniach w miejscu oddalonym od świata. Najgorsza jest niemoc. Nie możesz nic zrobić. Wybiegasz na ulicę i cały świat żyje według własnych reguł. Nikt nie wie, jakie masz problemy. Wydajesz się ciałem obcym, wołaniem na pustyni, obumarłym liściem, niesionym przez wiatr. Chciałbyś krzyczeć, dorwać się do gardła temu, który uprowadził ci córkę. Możesz jedynie liczyć na łód szczęścia. Policja nie mówi o niczym arek wie, że to może oznaczać dwie rzeczy: są blisko albo nie mają nic poza niemożnością zrobienia czegokolwiek by odmienić beznadziejną sytuację jeszcze gorsze zdają się czarne myśli. arek próbuje je odegnać, ale gdy tylko zasiada z papierosem w dłoni one przychodzą same i zatruwają mu umysł wyobraźnia, która podsuwa obrazy sugerujące co jakiś zwyrodnialec może robić z jego córką. To dożylna destrukcja paraliżująca organizm. Później przychodzą koszmary, a w nich psy. Ciągle te same wściekłe psy. Tym razem zostawiają go w spokoju. Czuje, jak wpędzie muskają jego nogi lepką sierścią. Spogląda w kierunku, w którym podążają, a na końcu drogi zawsze dopadają do Sylwii. Wtedy budzi się z duszącym uciskiem w piersiach. Tak jak niemal każdego dnia od trzech lat, gdy jego życie zostało doszczętnie zniszczone. Zniknięcie Sylwii wywróciło wszystko do góry nogami, ale nieraz w samotne noce zastanawiał się, czy jego życie już wcześniej nie zaczęło się paprać. Dochodził do wniosku, że tylko córka potrafiła napełnić go pozytywnymi emocjami. Z kolei małżeństwo, relacje z Eweliną ciągnęły w dół. Leżąc w przepoconej pościeli łóżka, w ośrodku terapeutycznym dla policjantów i paląc papierosa, analizował każdą decyzję i coraz bardziej się przekonywał, że największym błędem była służba mundurowa. Wciągała nie jak dobry film, lecz ruchome piaski. Gdy poznał Ewelinę, po cichu liczył, że ich życie będzie wyglądać jak z folderu Volvo, luksusowy samochód przed piękną posesją, dzieciaki biegające po trawniku, przeszklony nowoczesny dom. Wtedy jeszcze nie traktował pracy w policji poważnie, myślał nawet, by szybko z niej zrezygnować, ale z każdym dniem pochłaniała go mocniej. Potrzebował pieniędzy, a o zatrudnienie łatwo nie było. Potem awans do kryminalnych. Pierwsze miejsce zbrodni, widok nie dający się zapomnieć i tłumaczenia każdego dnia, że ktoś musi robić tę brudną robotę. Ma do siebie żal o to, że poddał się życiu jak liść niesiony przez wiatr. Popłynął z prądem. Tak było wygodniej, łatwiej. Pakulska zatrzymuje samochód. — Z tego, co wiem, masz minutę — mówi, rzucając mu bezlitosne spojrzenie. Arek spogląda na budynek siedziby policji i mówi — jak kocha, to poczeka. Sierżant prowadzi go do sali, w której ma odbyć się spotkanie. Jest po czasie. Myślał, że to on się spóźni, lecz ważniacy prowadzący rozmowa nie pozwolą, by musieli na kogoś czekać. Dają jasno do zrozumienia, kto tutaj rządzi. Dlatego Lubosz zostaje sam w niewielkim pomieszczeniu, gdzie jest zdecydowanie za dużo niepotrzebnych sprzętów, stolików i wyświechtanych krzeseł. Czuje się jak w starym magazynie na meble, próbując sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek był w tym miejscu. Chyba nigdy. Nie wygląda jak salka, gdzie odbywają się odprawy strategiczne czy jakiekolwiek inne spotkania. Sam ten fakt dodaje mu otuchy. Coś się święci. Drzwi pozostają lekko uchylone. Arek nasłuchuje kroków, ale z korytarza nie wydobywa się żaden dźwięk. Z rozrzewnieniem spogląda na stojący w rogu dystrybutor wody. Niestety nigdzie nie zauważa kubeczków. Nie ma wyjścia. Wstaje z krzesła, podchodzi pod dystrybutor, klęka i wykręca głowę na bok pod kranikiem, by zaczerpnąć jak najwięcej. Urządzenie nie jest podłączone do sieci. Woda zachowuje temperaturę pokojową, ale i tak działa jak najlepiej schłodzony drink. Wypełnia przełyk arka, niczym olej napędowy, krążący po zakamarkach silnika. Myślałem, że pieski piją z miski. Tubalny głos wyrywa go z upokarzającej czynności. Woda rozlewa mu się na brodę i koszulę, wyciera twarz rękawem, po czym wstaje z klęczek. W pokoju stoi komisarz Robert Holica. Ten sam, który rozmawiał z Luboszem w sali przesłuchań, pozorując oskarżenia. Tak naprawdę miał pomóc Markowi, by ten przyznał się do incydentu z Eweliną, a właściwie do tego, że był feralnej nocy w lesie, chcąc pomóc Sylwii wyrzucającej negatywne emocje we wpisach publikowanych na ukrytym forum internetowym. Nic wtedy z tego nie wyszło. Holica jednak od tamtej pory nigdy nie odezwał się do Lubosza. Najwyraźniej nie czuł takiej potrzeby. Posiwiały, zmierzwione włosy. Tym razem Lubosz zauważa postęp w wyglądzie. Gładko ogoloną twarz komisarza. — Chciało mi się pić — tłumaczy się Lubosz, nie wiedząc czemu. — Domyślam się — odpowiada Holica, rozsiadając się za stołem, na którego blacie kładzie kilka teczek wyjętych ze skórzanego nesesera. — Trzeba dużo pić. Dla zdrowia. — Najlepiej dwa litry dziennie albo i więcej. Lubosz przygląda mu się uważnie. — Chodzi o wodę. Wodę trzeba pić. Dodaje komisarz grzebiąc w teczce. Przyszedłem na komisję. Oznajmia luboż. Jestem gotowy, by wrócić. Nie wątpię. Gdzie reszta członków komisji? Można powiedzieć, że ich reprezentuję. To znaczy, jakie jest orzeczenie w mojej sprawie? Rozwojowe. Co? Do tego jeszcze dojdziemy. Miałem wyznaczoną datę. Stawiłem się według ustaleń. Holica kładzie dłonie na stół. Decyzja komisji zostanie przesunięta. Nieco. Luboż czuje to, czego doświadcza ostatnio nad wyraz często. Kulę ognia rosnącą w jego ciele. To znaczy. Posłuchaj, dopóki nie zakończy się sprawa, a z twoją córką nie wracasz do roboty. Nie patrz tak na mnie. Nie ja to sobie wymyśliłem. Arek wstaje energicznie. Rzuca cholicy spojrzenie wyrażające potężną niechęć. Siadaj rozkazuje komisarz. To co? W trzech zdaniach użyłeś trzy razy słowa nie. O czym więc chcesz jeszcze ze mną rozmawiać? A ty co? Matematyk? Nie kurwa lingwista. Cholica wyciąga dłoń w kierunku lubosza. Przepraszam za naszą ostatnią rozmowę. Jak wiesz to nie był mój pomysł? Arek ignoruje pojednawczy gest komisarza. Domyślasz się, dlaczego w ogóle się spotykamy? Dodaje Holica. Właśnie nie mam bladego pojęcia. Chętnie już pójdę. Jestem trochę zajęty. Kolejny raz przychodzę do ciebie w imieniu innych. Tym razem mam coś ważnego. Można powiedzieć, że mam przedzielone zadania w sprawie twojej córki, lubosz od razu podnosi głowę. Chcesz pomóc w śledztwie? Pyta wprost Holica. W jakim sensie? Nadal jestem zawieszony. Możesz działać nieoficjalnie. Chodzi tylko o jedną rzecz. Komisarz wyjmuje z teczki czarno-białe zdjęcia wydrukowane na papierze. Na czterech kartkach formatu A4 widnieje osiem zdjęć przedstawiających wizerunek mężczyzny, którego Arek rozpoznaje od razu. Na pięciu wydrukach widać również lubosza. Mariusz Trewski. Znowu będziecie mnie szantażować tym typem? Mówiłem już. To był przypadek. Wypowiedział imię, którym Sylwia posługiwała się w internecie. Cholica luzuje zapięcie kołnierza, rozpina dwa guziki, ukazując porośnięty srebrzystymi włosami fragment torsu. Milczy, bębniąc opuszkami palców o blat. Zastanawia się, jak najlepiej dobrać słowa, by przekazać Jarkowi ważny komunikat. W końcu wypala Jesteś przekonany, że to był przypadek. Co chcesz mi przez to powiedzieć? Mariusz Trewski, dotkliwie przez ciebie pobity pod klubem w Katowicach, odgraża się wymiarowi sprawiedliwości, szczeka w mediach społecznościowych, ale z jakiegoś powodu nie wystosował wobec Ciebie oskarżenia. Nie chcesz wiedzieć, co ten facet robi w wolnym czasie? Myślę, że sam nie chce, by ktokolwiek się o tym dowiedział, zwłaszcza sąd. Właśnie. Dlatego zaczęliśmy grzebać w jego życiorysie. Jestem przekonany, że znaleźlibyśmy wiele ofiar, które mogłyby go oskarżyć o stręczycielstwo. Gdyby tylko chciały. A same nie są święte, więc mamy błędne koło. Dotarliśmy do informacji, według których Trewski płacił nieletnim dziewczynom za seks. To znaczy one oferowały się, że mogą sprzedać swoje dziewictwo. Wiem. Między innymi dlatego dostał w pierdol. To co teraz powiem zaboli. Jak cholera, ale musisz o tym wiedzieć. Cholica robi głęboki wdech, po czym wypuszcza głośno powietrze z płuc. Sylwia, mamy poszlaki. na w zasadzie pewność, że przed zniknięciem spotkała się z Trewskim. Arkowi stają przed oczyma obrazy letniej nocy, chwina postawa Trewskiego, kolejne zaciągnięcie się papierosem i okropna rozmowa, w której mimowolnie uczestniczył. — Miałem taką jedną. Dopiero co do liceum zaczęła chodzić, piękna blondyneczka. Chciała, żeby ją dobrze przygotować. Słyszy głos Trewskiego. Kazała wołać do siebie — Seli czy Selin? — Biedna Sylwia. — Coś ty najlepszego narobiła? — pyta w myślach Luboż. Wraca pamięcią do okresu przed zniknięciem córki. Przypomina sobie jej bunt, który zbagatelizował, zasłaniając się pracą i lekko dusznym podejściem, że nastolatki tak mają. Pamięta kłótnie, trzaskanie drzwiami całe weekendy spędzane w pokoju przez Sylwię. Może popełniła błąd, chciała spróbować czegoś nowego jak na dziewczynę w jej wieku — wychowywaną przez Ewelinę i Arka dość tradycyjnie, całkowicie ekstremalnego. A może powodowana była czystą ciekawością? Może jej koleżanki już o tym mówiły, przechwalały się w szkole? Co ja mogę o tym wiedzieć? Zastanawia się, uświadamiając sobie, jak bardzo zaniedbał relacje rodzinne? Czekał na to dziecko. Cieszył się każdą chwilą rodzicielstwa. Niestety radość rozmyła się z upływem lat. Stracił uwagę. Oddalił się. Potem przegrał wszystko. Sylwia szukała pomocy, ale to wstyd z powodu tego, co zrobiła. Musiał sprawić, że została sama ze swoim problemem, którego rozwiązania zaczęła szukać w internecie, co stanowiło dla niej całkiem naturalny odruch. W sieci znalazła coś gorszego. Ktoś podsuwał jej pomysł, w jaki sposób przestać istnieć i pożegnać się ze światem. Tego chciała. Muszę zapalić, Oznajmia Lubosz. — Ja też. Przyznaje Holica. Spogląda na czujkę dymu wiszącą pod sufitem. Mam na to sposób. Unosi się z biurka i przesuwa krzesło, na które wchodzi. Po chwili staje z powrotem na podłodze, przypomniawszy sobie o najważniejszej rzeczy. Z szuflady wyjmuje prezerwatywę. Rozrywa folię, po czym nakłada lateks na czujkę. Teraz możemy zapalić. Stopniowo pokój zaczyna wypełniać dym. Holica kontynuuje rozmowę na temat ustaleń policji w sprawie Mariusza Trewskiego. Przytacza oskarżenie o gwałt, które kilka lat wcześniej wniosła studentka. Później pojawiły się też oskarżenia o molestowanie seksualne wniesione przez dwie kobiety zatrudnione w tej samej firmie. Trewski się wywinął. Założył własną działalność gospodarczą, zdobył większe wpływy, niezależność i stał się niewidoczny. Jaki to ma związek ze mną? Podejrzewamy, że to on. Może stać za uprowadzeniem Sylwii. Zarówno teraz za szpitala, jak i trzy lata temu w lesie. Co? Dlaczego on? Zbyt wiele rzeczy tutaj nie pasuje. Macie przecież nagranie z miejsca wypadku, z komórki od chłopca, który siedział w Mercedesie. Ten sam facet uprowadził Sylwię ze szpitala. Raczej niemożliwe. Tak, ale wszystko mogło zacząć się od Trewskiego. Cały proceder. Na filmie za dużo nie widać. Mamy wzrost faceta, mniej więcej 185 cm. Jest szczupły i całkiem dobrze zbudowany, a reszta to profil. Kolica wyjmuje kolejny wydruk fotografii, tym razem opracowany cyfrowo przez program graficzny. Przedstawia powiększoną twarz podejrzanego ujętą z profilu. Niemal pionowe czoło, duża głowa, lekko pękaty nos, być może z powodu złamania. Gładko ogolona twarz oraz smuga przeschniętej krwi ciągnąca się od potylicy przez skórę na szyi tuż pod żuchwę. Arek spogląda na fotografię i przypomina sobie, że widział tego człowieka na cmentarzu podczas pogrzebu Pawła Opolskiego, byłego chłopaka Sylwii. Ponownie odnosi wrażenie, że już gdzieś wcześniej go widział. Może to tylko ułuda, może gdzieś się zetknęli przypadkiem. Druga wersja wydaje mu się bardziej prawdopodobna. Nie widzę tego, stwierdza Arek. Jest jeszcze jedna sprawa. Mniej więcej od momentu zniknięcia Sylwii ze szpitala nie ma kontaktu z Trewskim. To znaczy? Firma leży. Jego pracownicy nic nie wiedzą. Najbliższa rodzina, czyli matka, też nie. Rozpłynął się w powietrzu. A to wygląda podejrzanie. Do o. rzeczy, komisarzu. Po co mi o tym wszystkim mówisz? Kolica patrzy na paczkę papierosów leżącą na blacie biurka. Przez ułamek sekundy ma ochotę sięgnąć po następną fajkę, ale powstrzymuje się, przenosząc wzrok na Arka. — Powiem tak. Nie masz obiecujących notowań w firmie. Dwa głosy przeciwko jednemu, by dać ci kolejną szansę. Mogę się postarać, by decyzja o przewróceniu cię do służby była pozytywna. Skąd pewność, czy w ogóle chce wracać? Inaczej by cię tutaj nie było. Cholica unosi brwi. Racja, tuszę. Celnie jak w szermierce. Przyznaje w duchu Arek, czując, że kac nadal nie puszcza, utrudniając trzeźwe myślenie. Co chcesz w zamian? Pyta. Przysługa za przysługę. Przyznaje, że Trewskiego powiązaliśmy ze sprawą Sylwii przez całkowity przypadek. Tak między nami... Ten skurwiel wyrządził wiele złego córce pewnej mojej znajomej. Nie będę wdawał się w szczegóły. Chciałbym, abyś go dopadł, zanim my to zrobimy. Myślę, że masz odpowiednią motywację ba, podwójną motywację. Dlaczego? Dlaczego mam się tym zająć? Żeby wydobyć od niego wszystkie potrzebne informacje dotyczące porwania twojej córki. A potem. Cholica! wyrywa z notasu kartkę, klika na guzik długopisu, po czym kreśli szybko kilka słów urządzić mu piekło. Lubosz nie wie, co sądzić o propozycji nie do odrzucenia złożonej przez komisarza Holice. Nie ufa mu. To śliski typ czekający na ciepłą emeryturkę, więc wszystko mu jedno, czy za odpowiednie fante zmanipuluje kolejną osobę. Z kolei Marek zawsze podkreślał, że nie zna bardziej lojalnego współpracownika. Cholica już wcześniej dał wyraz zależności od innych, szantażując arka. Historia zatoczyła koło. Cholica może faktycznie chcieć oddać przysługę znajomej, a Arek ma wystarczająco dużo motywacji, by dorwać Trewskiego i dokonać zemsty. Niemniej z ust komisarza argument o skrzywdzonej córce kogoś tam. Brzmi jak spalony żart, podpucha, która idealnie się sprawdzi, by już ostatecznie wyrzucić Lubosza ze służby. W zasadzie taką decyzję mogliby ogłosić w każdej chwili, myśli. Nie muszą uciekać się do intryk. Przez moment, momentnik w głowie. Jedyne rozwiązanie, które wchodzi obecnie w grę, to pożywne śniadanie z mocną kawą i papieros. Tylko w taki sposób jest w stanie wrócić do żywych. I co? Pyta Marcela stojąca przy samochodzie. Jaka decyzja? Przywrócili cię? Powiedzmy, to znaczy, no mów, masz czas na śniadanie. Jestem strasznie głodny. To brzmi jak zapowiedź, że wracasz do pracy. Pojawiły się pewne fakty motywujące. Najwyższy czas wziąć sprawę w swoje ręce i doprowadzić to do końca? Powiesz coś więcej, chciałbym po prostu odzyskać córkę. Marcela chwyta Arka za ramię. I ściska mocno. Wszyscy tego chcemy. Zaangażowałam się. Tak jak obiecałam, pomogę. Życzę ci jak najlepiej. Zasługujesz na to. Lubosz spogląda w oczy dziennikarki, które lekko się zaszkliły. W innych okolicznościach przyznałby przed samym sobą, że jest szczęściarzem. Spędził noc ze świetną dziewczyną, która wyraźnie chce czegoś więcej. Może czegoś poważniejszego. Doskonale wie, że dla Marceli nie bez znaczenia jest możliwość bycia blisko przy sprawie, ponieważ zrobi ze śledztwa materiał. Nie przeszkadza mu to, przynajmniej teraz, gdy poznają ją nieco bliżej. Wie, że Marcela nie pomaga wyłącznie z powodów zawodowych, Arek w pełni rozumie, czego wymaga jej profesja i nawet chciałby, aby praca tej dziewczyny została doceniona w branży, bo to po prostu oznaczałoby, że Sylwia się odnalazła. Nie dopuszcza do siebie innego scenariusza. Udają się do restauracji Kwartet na ulicy Powstańców, gdzie Arek zamawia jajecznicę z bekonem i podwójne espresso, natomiast Marcela wybiera omlet. Arek przypomina sobie ostatnie chwile spędzone z Cholicą. Jak mam go dorwać? — zapytał. — Muszę mieć dostęp do śledztwa. — Zostaniesz czasowo przydzielony do spraw prowadzonych przez Marka Boguckiego. On wydaje ci dyspozycję. Pomagasz mu. Nie masz dostępu do broni, nie kombinuj w tej kwestii, bo to prosta droga, żeby przestać w ogóle myśleć o tobie w kategoriach służby. Raz na zawsze wylecisz przez dyscyplinarkę. Plus dostaniesz opinię od psychiatry, której nie wymarzysz z akt. Holica rozłożył ręce, jakby chciał go uściskać. Nie musisz dziękować. Zrobiłem to dla ciebie. I może trochę z sentymentu. Siedząc w domu nigdy nie znajdziesz córki. Powodzenia. Halo, ziemia do Arka. Marcela macha dłonią tuż przed twarzą Lubosza. — Sorry, zamyśliłem się. — Widzę. Słuchaj, Arek, bierzemy się do życia. Rozumiesz? — Łatwo ci powiedzieć. — To wszystko, co się dzieje, jest mega dziwne. Musi dotyczyć ciebie bezpośrednio. Dlatego potrzebujemy wszyscy dla dobra śledztwa, żebyś się otworzył. Co mam jeszcze zrobić? Lubosz ucieka wzrokiem. Spogląda nawet w stronę wyjścia. Waha się, czy nie zostawić Marceli, oczekującej przy stoliku na śniadanie... I nie wyskoczyć na kolejnego papierosa. Uwielbia palić na pusty żołądek. Słuchaj mnie uważnie. Krystian Oprak wyszedł kilkanaście miesięcy temu. To nie ma znaczenia. Dlaczego? Ponieważ kiedy Sylwia zniknęła, siedział w zakładzie karnym. Mógł starować tym zakrat. Doskonale wiesz, że to żaden problem. Nie wiem, czy byłby aż tak